Czołem miłośnicy dobrego designu. Dziś witamy Was z nietypowego miejsca. Znajdujemy się w mojej łazience, a to dlatego, że o łazienkach właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszamy! Tę łazienkę, w której się znajdujemy, kilkanaście lat temu musiałem ogarniać sam. Myślę, że wiecie, jak to jest, kiedy człowiek z jednej strony ma poczucie, że da sobie radę, jeżeli chodzi o estetykę, a z drugiej strony chciałby trochę zaoszczędzić pieniędzy, więc byłem projektantem, aranżerem wnętrza, byłem odpowiedzialny za przywóz materiałów, za ich wybór, za tekstury, za płytki, za kolorystykę, w zasadzie za wszystko. Konsultowałem to z żoną i w zasadzie poza samym wykonawstwem musiałem tutaj ogarniać każdy z tych tematów. Teraz czeka mnie stworzenie drugiej łazienki w tym domu i postanowiłem zrobić to zupełnie inaczej. Chciałbym podeprzeć się wiedzą fachowców. Skorzystam więc z biura projektowego i z firmy, która świadczy kompleksowe usługi wykańczania wnętrz. Jak to się skończy? Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że trzeba im zaufać. Mam też pewne wątpliwości, bo nie jestem do końca pewien, czy na przykład projektant wnętrz nie będzie próbował narzucać mi swojego poczucia estetyki, czy ta nowa łazienka będzie w dalszym ciągu moja, czy ja się tam będę czuł dobrze, czy moja żona zaakceptuje to, jak ta łazienka będzie wyglądała. Druga kwestia, wiecie, trochę mam wątpliwości, czy firma, która wykańcza kompleksowo, rzeczywiście będzie wystarczająco dobra, bo jest takie stare polskie powiedzenie, jak ktoś zna się na wszystkim, to nie zna się na niczym, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i ostatnia wątpliwość. Przez te wszystkie lata, od czasów, kiedy wykańczaliśmy tę łazienkę, trochę nam się zmienił gust i niestety mojej żonie zmienił się nieco w innym kierunku niż mi. Ja lubię wnętrza rustykalne, Dorotka lubi wnętrza nowoczesne. Ona pilnuje przede wszystkim tego, żeby było łatwo utrzymać łazienkę w czystości, żeby była raczej minimalistyczna i nowoczesna właśnie. A ja bym bardzo chciał, żeby były tam takie tradycyjne, rustykalne akcenty, bo ta stylistyka jest mi bliska. Czy projektant jest w stanie to ogarnąć, czy sprosta zadaniu? Zobaczymy. Jakiś czas temu odwiedziłem głogowskie studio Kreska, w którym rozmawiałem z Kasią Fresel na temat projektu i wizualizacji dotyczących tej górnej łazienki. Kasia odwiedziła nas, pomierzyła całą łazienkę. Mieliśmy zaskakująco dobrą rozmowę, dlatego że Kasia głównie zadawała nam pytania dotyczące naszych preferencji, tego, jaka kolorystyka nam odpowiada, jakie tekstury nas interesują, jaki rodzaj drewna lubię, czym mnie ujęła absolutnie. I podjęła się wyzwania. Postanowiła, że stworzy projekt łazienki, stworzy też wizualizację. I tak się składa, że mam je już przy sobie. Także przenieśmy się w dogodniejsze warunki po to, żebym mógł Wam je zaprezentować. No więc zobacz, wszystko jest fajnie rozpisane i widać wyraźnie, że mamy dużo przestrzeni w tej części. Ten dylemat, czy dwie umywalki się zmieszczą i kibelek i bidet w jednym rzędzie, okazuje się, że super. Dzięki temu, że kabina się pojawiła tutaj, nie? No to jest, powiem Ci, bardzo oryginalne rozwiązanie. Oryginalne, tak. I ten pomysł Kaśki wydaje mi się taki, no, ciekawe, wyjątkowy. Kabina przejściowa, zobaczymy, jak to się sprawdzi. W każdym razie, jeżeli chodzi o ergonomię, jest petarda. Jest naprawdę super, zaprojektowane jest wszystko łącznie z oświetleniem, natomiast najważniejsze, że są świetne wizualizacje. Bo mamy super zdjęcia. No, widzisz, teraz, tak to teraz będzie na żywo wyglądało. Teraz sobie mogę to wyobrazić lepiej. To jest druga ściana. Świetnie to wygląda. No, pięknie. Tapeta tutaj robi robotę. Świetnie wyglądają połączenie tych mebli, tapety i cegły. Bardzo mi się to podoba. No to się cieszę, bo ta cegła to jest to rustykalne nawiązanie do tego, o co ja prosiłem, a równocześnie cała reszta wystroju jest bardzo nowoczesna, tak jak ty chciałaś. I fajnie właśnie, że ta kolorystyka i że tak minimalistycznie. Podoba mi się to. Naprawdę bardzo. Ci się podoba? No i to super, bo mnie też. Super to wygląda, naprawdę. No, ta ściana
jest genialna. Czołem młodzieży. O, hejo. Cześć. Pomoc stolarska idzie z odsieczą. No i bardzo dobrze. Słuchaj, są Coś już... Tu mamy. Już mamy projekty i mamy wizualizacje dotyczące łazienki. Okej. Także na dobrą Zapowiada sprawę... się dobrze, nawet wspaniale. Tak. Ja jestem już po rozmowie z Kasią i już nawet w odniesieniu do tych wizualizacji mamy małą korektę, bo tu się zmieniła kolorystyka trochę, zobacz, bo z elementów czarnych zrezygnowaliśmy, żeby już nie ładować kolejnego koloru i koncentrujemy się na tym, że mamy tak, mamy cegłę, mamy tapetę, mamy sanitariaty i płytki spójne i to jest jakby tutaj odpowiedź na oczekiwania Dorotki, czy jest tak nowocześnie. I zyskuje lekkości. Tak jest, dokładnie. I żeby właśnie tą lekkość zachować, drewno, które zastosujemy w łazience, wybierzemy może jesiona, jakiegoś takiego o takim grzeczniejszym usłojeniu, żeby nie przeładować jakimś takim rustykalnym stylem. Rustykalny styl mamy w cegle, mamy w tapecie, mamy w lampie, więc powinno być ok. Drzwiczki chyba. Tu chce się zostawić w tym miejscu? Też myślę, że można by tu coś było zmienić. Zmodyfikować. Mhm. No. Niekonieczne są te drzwiczki, bo ta szafka nie będzie zamykana. Może zrobimy taką, słuchaj, taką ramę, którą podświetlimy od dołu, żeby dołożyć trochę światła. No. Pobawimy się, pomyślimy nad czymś takim. No, dobra. Dobra, słuchajcie, w takim razie co? No to potrzebna jest ekipa, która zacznie działać przy demolowaniu tego, co tam jest w tej łazience. Ja biorę stolarkę na plecy. Musimy wybrać drewno i ja was z kolei zabieram, Dorotkę i Kasię, zabieram was w miejsce, w którym kupiliśmy poprzednie płytki, bo kupowaliśmy je w Cermagu w Lesznie. Teraz to się nazywa Grupa Mo. Zobaczymy, czy ich oferta dalej jest taka szeroka i czy nam będą odpowiadały te rzeczy. Także co? Do roboty. Bierzemy się do roboty. Dzień dobry, panie Tomku. Maciek Kup z tej strony. Panie Tomku, będziecie za godzinę? Tak jak się umawialiśmy? Będziecie, no to fajnie. Ja będę w pracy, ale syn panu wpuści i w zasadzie możecie zaczynać już z demontażem i z demolowaniem łazienki, z przygotowaniami. Mhm. No to fajnie, super. To zobaczymy się, jak wrócę z pracy. Na razie. Zaczyna się. Thank you.
No bo trzeba przyjąć, Michał, to, że ta płytka nie ma 120, tylko 119,8, nie? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Cześć. Co macie dobrego? Daria, Michał i Tomek. Przyjechałyśmy pomierzyć trochę, zobaczyć, jak wam idzie. Śmiało. No dobra, to pierwsze co? Co macie z takich ciekawych rzeczy dla nas? Wszystko mamy ciekawe. To jest cegła, która będzie się znajdowała na tej ścianie i naprzeciwko. Super. Mamy tapetę. Okay. Została wybrana ta jaśniejsza. Jaśniejsza. Tak. Super. Bo to będzie najbardziej w tym miejscu chyba widoczne. Mhm. Wszystko takich ma być. No i tutaj tak? Do tej witryny kabel to widziałaś, że tutaj wyszedł, nie? Tak jak żeśmy rozmawiali, żeby go wystawić. Bo wcześniej w poprzedniej wersji były dwie witryny, teraz mamy jedną. No to wszystko jedno, gdzie on będzie z tyłu tam, nie? Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. My tutaj za tą witryną mamy tą tapetę. Mhm. Ale to może być nawet w tej wąskiej części ten kabel wyjść później, nie? Gdzie z tyłu wyfrezowany. Albo w półce. Odnośnie płytek, Kasiu, chodzi mi tylko o cięcie, nie? Bo wiemy, że trzy płytki są w zapasie. Tak. I teraz kwestia jest taka, jak to cięcie mamy rozwiązać, bo nie mamy tutaj takiej mapki, z której moglibyśmy szczytać ten duży format. Bo teraz tak, o, tutaj mamy 120, przykładowo płytkę, no to wiadomo, zostaje nam odpad. Tu potrzebujemy 35 cm, czy jakoś po prostu to z tej płytki odliczone. Będziemy wykorzystywać to cięcie? Tak, tak to liczyłaś w ten sposób? Tak, tak. Właśnie o to mi chodziło, nie? Czy brałaś to pod uwagę, że te odpady pójdą tutaj i później tak. Coś i tutaj z tego, nie? Mamy też alkę. Dobra, to mi się wydaje, że mamy wszystko. To dziękujemy bardzo. Dzięki. I zapraszamy w późniejszym etapie. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia. Jak widzieliście, roboty hydrauliczne skończone, płytki elegancko położone, mam też wygładzoną ścianę pod tapetę i pomalowany sufit. Czas, żebym położył cegłę. Biorę się w takim razie do roboty. Położenie cegły na ścianie to wcale nie jest taka prosta rzecz, dlatego powstał opłacenie tej cegły osobny poradnikowy film. Jeżeli macie ochotę robić coś takiego, zachęcam Was do tego, żeby znaleźć go na naszym kanale. Ja jestem bardzo zadowolony z efektu. Mamy fajne połączenie nowoczesnych płytek i starej cegły. Mam nadzieję, że Wam się to również podoba. Zapraszam Was już dzisiaj do tego, żebyście obejrzeli kolejny odcinek, w którym pokażę wszystkie prace stolarskie, które wykonaliśmy razem z Janem Cieślą po to, żeby stworzyć meble do tej łazienki. Pokażemy Wam montaż całego wyposażenia
efekt finalny, jak to wszystko wygląda ze sobą razem, jak do tego wszystkiego pasuje tapeta. Pokażę Wam gotowe pomieszczenie, wykończone, mam nadzieję, że się wyrobimy do tego czasu i podzielę się z Wami wnioskami dotyczącymi tego, czy warto zatrudnić projektanta i czy warto szukać firmy, która świadczy tego rodzaju usługi jak wykończenie wnętrza kompleksowo. Zasubskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.